Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy walić szoty. Jak pewnie zauważyliście, stoją tutaj różnego rodzaju oliwy z oliwek. No i tak, od lewej mamy grecką, później mamy hiszpańską, a na końcu mamy włoską. Dlaczego akurat takie ustawienie? Dlaczego postanowiłem wziąć się za temat oliwy z oliwek? No bo tak w sumie tak samo zauważyłem, że ludzie nie zwracają uwagi zbytnio na to, jaką oliwę z oliwek kupują. Ważne, żeby była po prostu oliwa z oliwek. Tak samo jak w poprzednim odcinku testowałem pomidory, tak samo dzisiaj testuję oliwę z oliwek. Porównam różne aspekty, to jak ona smakuje, do czego by się najlepiej nadawała moim zdaniem, no i przede wszystkim jakie ma walory smakowe, ponieważ większość osób w Polsce jeszcze nie wie, że oliwa z oliwek może mieć różny smak. I teraz tak, drodzy hejterzy, ja wiem, że oliwa z oliwek w dyskoncie nie jest najlepszym sortem oliwy z oliwek, jaką możemy dostać w ogóle. Jestem tego świadom, ale wydaje mi się, że raczej większość z nas, kiedy potrzebuje oliwy z oliwek, to jednak idzie do Lidla, a nie zamawia na przykład z jakiejś strony 5 litrów oliwy z oliwek z Sycylii. Fakt, oliwa z oliwek z Sycylii ma zupełnie inny smak, niż oliwa z oliwek w chociażby no, taka zwykła lidlowa, ale to też można powiedzieć, że w tych wyższych partiach Włoch, czyli że na przykład w Bolonii, to na przykład osobiście nie odczuwałem różnicy pomiędzy polską oliwą z oliwek a tą włoską we Włoszech. Może to zależało od restauracji, w której byłem akurat. Ale jeżeli chodzi o Sycylię, no to ta różnica była już diametralna. Tak jak powiedziałem, miałem do czynienia z prawdziwą, porządną oliwą z oliwek. Wiem, jak ona smakuje, przynajmniej ta sycylijska. Ale tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby dać Wam w miarę jakiś punkt odniesienia, jak będziecie potrzebowali oliwy z oliwek na już i powiedzmy będziecie musieli iść akurat do dyskontu. Tutaj akurat całą imprezę sponsoruje Lidl. Będę oceniał naszą oliwę w kilku kategoriach. Przede wszystkim aromat, gorycz, smak oliwek, który będzie wyczuwalny, finish i to, jak moim zdaniem, do czego ona będzie się najlepiej nadawała, czyli że sałatki, makarony, dania i smażenie, ponieważ na oliwie z oliwek możemy smażyć. To jest mit, że jest wtedy rakotwórcza. No i ostatnia taka ciekawostka. Mamy tutaj bagietkę. Myślę, że jak najbardziej neutralne pieczywo. Jak się nam sprawdzi jako zakąska? Taka typowo włoska zagryzka, prawda? Czy kadełko. Czyli że oliwa z bułeczką. Dodatkowo chciałbym tylko podkreślić, że tak samo ja nie wiem do końca, które to są, którego typu, prawda, to są oliwy. Czy ta grecka, czy włoska, czy hiszpańska. Zobaczymy, jak to będzie w teście, jak to nam się tutaj ukaże. No, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Oczywiście też będę korzystał przy ocenie z mojej ściągi, więc jakby tutaj troszeczkę się bawię w Tomka Kopyrę. Tak, no cóż, zaczynajmy może. Zacznę oczywiście tradycyjnie od prawej, waszej lewej. Co tutaj mamy? Trójeczkę, tak? Dobra. O! Tutaj bardzo podobnie jak w tej sycylijskiej ze wsi Corleone, z miasta Corleone, bardzo podobne. Bardzo podobny aromat. Bardzo świeży. Bardzo taki świeżutki, no. Na początku oczywiście ta pierwsza, no to z przymrużeniem oka bierzemy to pod uwagę, no bo wiadomo, no to dam tutaj oczywiście na
jako że mi się kojarzy z tą sycylijską z Corleone, z miasta Corleone, no to dam mu na początku jedyneczkę, a to jest trójeczka, tak, czyli że od naszej prawej strony. Tak, dobrze. I teraz zobaczymy sobie drugą. No tutaj praktycznie nie mamy żadnego aromatu. Nic tutaj się nam nie przebija. To sobie odwrócę, żeby mieć jeszcze. No nic nam się tutaj nie przebija. Nic. Może trochę zmienię jednak. Bawi mi się bardziej w tą kakopyrę, czyli że po prostu dam w skali od 1 do 10, prawda? No to teraz tak, była to trójeczka, czyli że tutaj, jeżeli chodzi o aromat, to dałbym takie mocne 9. Dwójeczka, aromat. Jeszcze raz. Nic tutaj się nie przebija. Nie wiem, 1, po prostu 1. I tutaj dajemy sobie 1. Nic, kompletnie nic. Absolutnie nic tutaj nie czuć. Tak samo. 1 dajmy sobie. No i przechodzimy do samej czynności konsumpcji. Okej, wasze zdrowie. Czy tutaj mamy bardzo... Kocham oliwę z oliwek. Właśnie za to, co ona nam daje. Na początku mamy bardzo mocno wybijający się taki jakby masłowy zapach, ja to tutaj sobie tak określę, dodam sobie jeszcze nową, dodam sobie po prostu jeszcze nową rubrykę, mianowicie tą masłowość, ja to tak sobie określę. No, aromat nic. Okej, mamy tutaj na początku mamy masłowość, taką dosyć mocną. W jedyneczce mamy, później nam się pojawia smak oliwek, a na samym końcu pojawia nam się gorycz, która myślę, że tutaj w pierwszej kategorii, czyli że właśnie gorycz, można by było powiedzieć, że tutaj takie 5. Smak oliwek tutaj, pozwólcie jeszcze, 7. Finish. Właśnie mi dociera finish, no. Finish bardzo przyjemny. Oczywiście mamy tą taką goryczkę, ale ona nie jest aż taka... nam się to wszystko później łączy, prawda? Ta masłowość, ta smak oliwek, prawda? Więc tutaj mógłbym nawet dać i 8. Do czego bym dał to? Do dań. Po prostu. Jedyneczka idzie do dań, prawda? Czyli, że tutaj dajemy od strony lewej. Dobra. Bierzemy teraz 2. Tutaj tak samo nic nie było wyczuwalne. Aha, przede wszystkim jeszcze sobie... Bierzemy sobie 2. To było mocne. Oliwek nie czuć. Aż jest drażniąca. Tutaj mamy sytuację tego rodzaju, że mamy bardzo mocną gorycz na samym początku. Gorycz 9. Smak oliwek 2. Finish nieprzyjemny. Drażniący. Czyż daje 1. Do czego bym to dał? Myślę, że smażenie. A teraz zobaczmy sobie ostatnią. To jest... No, to jest ta aromatyczna. To smakuje bardzo podobnie. Nie ma, że... Szkoda, że nie mam już tej oliwy. Ale to smakuje tak jak oliwa z Corleone. Ona smakuje identycznie jak oliwa z oliwek sycylijska z Corleone. A jak smakuje? Początek, gorycz, praktycznie 1. No, może troszeczkę na samym końcu mnie drażni, ale to po prostu też ilość tej oliwy, co ja wziąłem.
czy za dużo to niezdrowo zawsze, wiadomo. Smak oliwek. No dobra, tutaj tak samo jak z pomidorami mówiłem, że mutti, prawda? No to teraz powiem, że tak samo tutaj daję 10. Finish. Zapomniałem finiszu, czekajcie. Finish? Okej, okay, słaby powiem tak szczerze, finish, no. Ale ta masłowość, ta masłowość tutaj akurat nam się fajnie przebija. No, tutaj naprawdę to jest takie fajne. Od samego początku czujemy oliwki. Później czujemy masłowość, a na końcu tak odrobinę nęcąca goryczka taka, powiedzmy. No i teraz tak, na czym bym dał, do czego bym ją dał? No, jeżeli powiedziałem, że smakuje jak włoska oliwa z oliwek, sycylijska, no to dałbym do wszystkiego. Jeszcze jeden test, dosyć też fajny, mianowicie zobaczymy sobie, jak z pieczywkiem sobie poradzi. Przypominam, pieczywko, mam nadzieję, że najbardziej neutralne, czyli po prostu zwykła bagietka. I zacznę sobie może od strony waszej prawej, mojej lewej. Fajne, dosyć. No, tak na razie nie wypowiem się, no bo muszę jeszcze sprawdzić tych dwóch. Ginie ona, przepraszam. Ona zginęła po prostu. To oliwa, czyli że po prostu nie czuć w ogóle, że to jest oliwa z oliwek. Dobra, zobaczmy naszego faworyta. To smakuje jak włoska oliwa. Teraz dla porównania jeszcze jedyneczkę. Zobaczmy sobie. Jedynka bardzo fajnie nam podkreśla smak pieczywka. Jest nienachalna. Czyli że tutaj bym powiedział, że z pieczywem jedyneczka wypada nam tak, że jest na miejscu drugim. Nasza oliwa, ja ją nazywam włoską, sycylijską, sprawiła się najlepiej. Dlaczego? Ponieważ czuliśmy pieczywo i dodatkowo jeszcze czuliśmy oczywiście sobie ten smak tej naszej oliwy, który jest naprawdę genialny. A najgorzej, dwójeczka zginęła, czyli że na trzecim miejscu. Czyli że tak się prezentują nam nasze wyniki. Niesamowite. Czyli że wychodzi na to, że jeżeli chodzi o jedynkę, znaczy najpierw może sobie powiem, która jest najlepsza? Ta. Czyli że hiszpańska. Hiszpańska oliwa z Lidla. Czy ona ma jakiś atest w ogóle? Nie. Nie ma jakiegoś atestu unijnego w ogóle, że jest chroniona. Te dwie mają, ta nie ma. Cóż za zaskoczenie, prawda? Że tak mam. No ale teraz tak, no to może przestawmy to podsumowanie. Jeżeli was nie interesuje, to przewincie sobie troszeczkę do przodu, jak to wygląda. Czyli że mamy najpierw jedyneczkę, grecka oliwa. Czyli że tak, aromat 1, gorycz 5, smak oliwek 7, finish 8. Do czego by tutaj była dobra? Do makaronów. Na pieczywie dobrze, na miejscu drugim. I masłowość na końcu mamy 4. Oliwa, nasza dwójeczka, czyli że włoska oliwa. Czyli że aromat mamy 1, gorycz 9, smak oliwek 2, finish 1. Nadaje się dobrze nam do smażenia. Myślę, że tutaj jest smażenie. Tak, to tutaj mogę już powiedzieć. Tutaj bym powiedział, że to jest... będzie też dobra do dań. Tutaj będzie dobra do różnego rodzaju właśnie... No, do smażenia po prostu. No i jeżeli się chodzi na pieczywie, no to tutaj mamy 3, czyli że najgorzej. To jest ta, co nam zginęła. No i nasz faworyt, dziwne, hiszpańska oliwa, niechroniona żadnymi atestami.
Czyli, że tak, mamy aromat 9, gorycz 1, smak oliwek 10, finish 2. I do czego się nadaje? Tutaj dałem, że do wszystkiego się nadaje generalnie. Chociaż akurat takiej oliwy do smażenia to troszeczkę szkoda by było. Chociaż Włosi smażą na różnej oliwie, prawda? To akurat im tam nie robi różnicy. No i co na pieczywie? Tutaj też najlepiej jakby nam podkreśliła smak i pieczywa, i dodatkowo jeszcze nam się przebija, wtrąca swoje 5 groszy. Masłowość 3. Tak się prezentuje test oliwy z oliwek z Lidla. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tematem oliwy z oliwek. Zachęcam naprawdę, żeby się zagłębić przede wszystkim na kanałach czy polskich, czy anglojęzycznych, gdzie bardziej doświadczeni ludzie ode mnie robią takie testy. Myślę, że ja nie jestem właściwą osobą, z której warto brać autorytet. Chciałem Wam tylko pokazać różnice, jakie możemy dostać w dyskoncie, w tym przypadku akurat w Lidlu. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne produkcje. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał. Napiszcie komentarz, co sądzicie o waleniu shotów z oliwy z oliwek na wizji. No i co już, komentujcie, subskrybujcie, prawda, dzwoneczki i te inne. Cześć!